tym roku Sylwester będzie wyjątkowy. Myślę, że na pewno będzie to Sylwester spędzony w domu. Ja zawsze uważam, że gotowanie w domu ma tą przewagę nad gotowaniem restauracyjnym, że po prostu ma w sobie dużo serca. Więc mój przepis na gotowanie sylwestrowe: włóżcie w nie dużo serca. A bazując na doświadczeniu z dnia dzisiejszego, dzisiaj dzieciaki na planie Masterchefa gotowały potrawy z całego świata i były zrobione ręcznie na czosy, do tego guacamole. I myślę, że to jest super przekąska, jest skoro 10-letnie dziecko umie to zrobić, no to chyba wy dorośli sobie też poradzicie. No za chwilę Sylwestra, już koniec roku, jak szybko minęło. Wieczerza Sylwestra, co nie na początek wieczoru, ale pod koniec, co jemy we Francji, zupa cebulowa. Tak, w Polsce po wesele się je żurek na przykład, a my jemy zupa cebulowa. Nie, na Sylwestra trzeba trochę takie rzeczy świąteczne, takie wesołe, takie trochę wyjątkowe, błyszczące z gwiazdami, nie wiem. Takie trochę luksusowe, to jest Sylwester, prawda?